1 czerwca ruszył program, na który pacjentki długo czekały. Po prawie 10 latach program leczenia niepłodności przez procedury wspomaganego zapłodnienia metodą in vitro. Bardzo dużo pacjentek dzwoni do nas. Mamy już zakwalifikowanych około 100 par. Żeby zakwalifikować się do tego programu, pacjenci muszą być ubezpieczeni. Jeśli chodzi o pacjentkę, to pacjentka jest kwalifikowana między 18 a 42 rokiem życia, jeśli chcemy skorzystać z własnych komórek. Natomiast pacjentki, które będą korzystać z komórek dawczyni lub zarodków dawstwa, to wtedy do 45 roku życia. W obu przypadkach panowie do 55 roku życia. Oczywiście dla nas najważniejsze jest sprawdzenie na tej pierwszej wizycie, gdzie kwalifikujemy pary. Te wizyty są już bezpłatne dla pacjentów. Następnie wykonujemy badania, które są zlecone do tego programu. No i już zaczynamy realizować pierwsze procedury in vitro dla pierwszych pacjentów.